o waszym związku. Czy państwo jesteście małżeństwem, czy... Bo mówią pani Rutkowska czasami. Mhm. Jeszcze nie, ale myślę, że... Że co? Że już to się dzieje? Że już niebawem. O, szanowni państwo. Że już niebawem. Brawa. Zadam bo chyba pytanie. Jesteśmy świadkami... O, Maja Speszona. ...niezwykłego momentu. Zadam pytanie. Czy będzie się nazywała panią Rutkowską? Czy chce się tak nazywać? No tego jeszcze nie było. Brawo, proszę państwa. Dajmy chwilę państwu na przeżycie tego, ale jeśli dobrze słyszałam, powiedziała pani tak. Tak. Zaskoczona? 18 sierpnia. Zaskoczona. Ja jeszcze nie wiem, 18 sierpnia. 2018 roku jest nasz ślub. O, ale to pan jest ciekawym facetem, muszę to powiedzieć. Pan planuje tak z datami, nie wiedząc, czy pani się zgodzi. Ale ja już to zrobiłem, tak. Już rozmawiałem. Kiedy pan rozmawiałem z urzędem. Jeszcze raz, którego? Rozmawiałem z urzędem i mamy... W sierpniu przyszłego roku. A zaręczyny dzisiaj skandaliczne. A zaręczyny dzisiaj przed praktycznie całą Polską. I z pewnością nigdy nie będzie się musiała Maja wstydzić za mnie. Mhm. I nie zrobię nic takiego, co mogłoby być niezgodne z tym, co zostało założone jej na palce. A wie pan, że trochę to brzmi jak przysięga małżeńska. Ale już teraz. Niech tak brzmi, bo muszę powiedzieć, że nawet ten hejt, ta cała sytuacja, która się wokół nas w tej chwili dzieje, bardzo mocno nas scementowała, ponieważ my nie mamy w tej chwili nikogo, mamy tylko siebie. I dziecko, naprawdę. Macie syna państwo. Tylko się, no, i oczywiście. Córkę. I córkę też. Dokładnie tak. Ale powiem, że mamy tylko siebie i tak się stało.